Człowieczeństwo, braterstwo, poświęcenie, pomoc Żydom w okresie II wojny światowej. To hasło Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej człowiekowi, który w czasie wojny uratował kilka tysięcy Żydów i polskich uchodźców. Mowa tu o Henryku Sławiku, o tym, kim był i co osiągnął. Karolina Komada. Radny Rady Miejskiej Katowic, działacz społeczny i polityczny, swoją determinacją uratował dziesiątki tysięcy osób. Henryk Sławik. W tym roku obchodzona jest 130. rocznica urodzin i 80. rocznica śmierci. Obchodzona jest także 50. rocznica śmierci Józefa Antala. Z tej okazji zorganizowano okolicznościową konferencję. To były niebywałe postacie, które odważyły się walczyć z systemem totalitarnym ówczesnego świata, II wojny światowej i postawiły wyzwanie, żeby uratować Żydów, którzy przez pewien okres czasu na Węgrzech czuli się bardzo bezpiecznie. Poprzez akcję, którą stworzył Henryk Sławik i Józef Antel, uratowało się 5 tysięcy Żydów. Ta pomoc dla Żydów była robiona oczywiście w sposób bardzo zakamuflowany. Początkowo Henryk Sławik dokonał grabieży polskich paszportów z zamkniętej ambasady polskiej w Budapeszcie, czyli to już jest taki element filmu akcji thrillera wojennego. I następnie te paszporty były przydzielane uchodźcom węgierskim. Staramy się tą pamięć przywracać. W Katowicach nam się to udaje. Jest plac Antala i Sławika, jest pomnik poświęcony tym dwóm postaciom. Jest tablica pamiątkowa na kamienicy, w której kiedyś Sławik mieszkał. Uczymy o tych dwóch postaciach także młodzież naszego miasta. Chcemy też pokazywać to bohaterstwo Sławika, bohaterstwo Antala, też ich wielką, niesamowitą przyjaźń. To byli dwaj przyjaciele i pokazywać to po to, żeby wskazywać na te dobre postawy. Henryk Sławik mieszkał w Katowicach przez ponad 20 lat. Konferencja Człowieczeństwo, Braterstwo, Poświęcenie zakończy się jutro w Panteonie Górnośląskim.